Takie mamy czasy i takie przyspieszenie dziejów, że okres kilku zaledwie lat zdaje się być epoką. Dotrzymywać kroku takiemu światu i takim czasom nie jest łatwo, a jeszcze trudniej je wyprzedzać. Ale niektórych to napędza i traktują to jak wyzwanie. Przypomnijmy sobie zatem, jak przez ostatnie ćwierć wieku tworzyła się i rozwijała uczelnia na miarę współczesności i przyszłości. Korzenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie sięgają roku 1990, kiedy w celu kształcenia kadr dla Nowej Polski z inicjatywy profesora Tadeusza Pomianka powstała Rzeszowska Szkoła Menadżerów. Z jej szkoleń skorzystało blisko 15 tysięcy osób. Aby zwiększyć skuteczność działań na rzecz awansu gospodarczego regionu, dwa lata później dodatkowo rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, które utworzyło największą w Polsce sieć wspierania biznesu i wykonało gigantyczną pracę szkoleniowo-projektową. Na bazie tych doświadczeń w 1996 roku SPP powołało do życia uczelnię, której głównym pomysłodawcą znów był profesor Tadeusz Pomianek, a pierwszym rektorem profesor Stanisław Paszczyński. Rzeszowski kampus powstał przez przystosowanie i rozbudowę starego biurowca, w którym powstawały kolejne sale wykładowe i laboratoria informatyczne. Studia na pierwszym roczniku rozpoczęło 2,5 tysiąca studentów ekonomii oraz informatyki i ekonometrii. Niebawem uczelnia otrzymała także uprawnienia z administracji. 6 pracowni komputerowych, 6 językowych, ponad 100 nauczycieli akademickich – to był odważny start. W ciągu pięciolecia ruszyły studia podyplomowe, wydawnictwo, AZS, programy stypendialne, centra certyfikacji językowej i informatycznej, chór oraz uczelnia córka w Zamościu. WSIS nawiązała współpracę międzynarodową i przyjęła na studia pierwszych 10 obcokrajowców. Podjęła też współpracę z szeregiem instytucji, osiągając przychody również spoza dydaktyki. Blisko 5 tysięcy absolwentów i dwa razy tyle studentów to bilans pierwszych 5 lat. W kolejnym okresie WSIS szybko stała się najlepszą uczelnią niepubliczną w regionie, co potwierdzały rankingi i liczne nagrody, oraz zyskała miano lidera innowacji. Wprowadzono elektroniczną legitymację, distance learning oraz systemy antyplagiatu, wirtualnej uczelni i uczelnia XP, który zinformatyzował polskie szkolnictwo wyższe. Powstały instytuty gospodarki i badań nad cywilizacjami, a także jedyny w kraju ośrodek szkoleniowy certyfikacji Cisco oraz pierwsze w Polsce uczelniane centrum edukacyjne Sun Microsystems. Ruszyły anglojęzyczne ścieżki kształcenia, odbyły się pierwsze kongresy PR i forum ekonomiczne w Łańcucie. W Kielnarowej utworzono kampus w amerykańskim stylu z halą sportową i z centrum turystyki i rekreacji. Do uczelni w Rzeszowie i Zamościu dołączyła Krakowska Wyższa Szkoła Europejska, tworząc konsorcjum akademickie. 9 kierunków studiów, prawie 10 tysięcy studentów z niemal 200 obcokrajowcami i ponad 1/3 dochodów ze źródeł pozadydaktycznych to imponujący wynik drugiego pięciolecia. Na wejście do Unii Europejskiej uczelnia przygotowała się, budując Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym gościli dyplomaci po objęciu przez Polskę unijnej prezydencji. Ponadto uczelnie akredytowały Ministerstwa Edukacji Malezji, Iranu czy Singapuru. WSIS wchłonęła Szkołę Społeczno-Gospodarczą w Tyczynie i wzbogaciła się o trzeci kampus z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym Rechmedic. Powierzchnia dydaktyczna zbliżyła się do wielkości 5 boisk piłkarskich, a korzystać z niej mogło 10 tysięcy studentów, w tym 1000 z zagranicy, uczących się na 12 kierunkach, także na nowo powstałym unikatowym Aviation Management. Uczelnia nawiązała współpracę z Fundacją Centrum Kopernika, utworzyła Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Akademię 50+. Odbyła się też pierwsza edycja konferencji branży internetowej Internet Beta. Zacieśniono współpracę z biznesem, a dochody uczelni już w połowie pochodziły spoza dydaktyki. W pełni zasłużone więc było drugie miejsce w konkursie na najbardziej kreatywną i innowacyjną uczelnię w Polsce. Na początku następnych 5 lat wydane po polsku Principia Newtona uznano najlepszą książką o tematyce naukowej. Sukcesem były też Elementy Euklidesa. Oba dzieła ukazały się nakładem powstałego z inicjatywy księdza profesora Michała Hellera wydawnictwa Copernicus Center Press, którego WSIS jest współzałożycielką. Od początku istnienia wydawnictwo sprzedało już 700 tysięcy książek.
W 2012 roku powołany został konwent w SIS, wzmacniając współpracę uczelni z przedsiębiorcami. Dla najmłodszych powstała Rzeszowska Akademia Inspiracji, a dla starszych Akademia Przedsiębiorczego Studenta Grupy Santander. Wzrosła liczba laboratoriów, a uczelnia wzmocniła swój potencjał naukowy, rozwinęła ofertę studiów anglojęzycznych, wygrała dwa konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz milionowy grant dla kierunku dziennikarskiego za unikatowość i innowacyjność stosowanych rozwiązań. Według prestiżowego międzynarodowego rankingu U-Multirank w SIS znalazła się w czołówce najlepszych polskich szkół wyższych. Uzyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach, stała się uczelnią akademicką. W 2015 roku laur 25-lecia Magna Akademika za wkład w rozwój szkolnictwa wyższego otrzymał profesor Tadeusz Pomianek. W ostatnich 5 latach uczelnia otworzyła nowe kierunki studiów, m.in. psychologię w zarządzaniu, pielęgniarstwo, dietetykę, projektowanie gier komputerowych i cyberbezpieczeństwo, a na studiach podyplomowych MBA. Pozyskano też kolejnych partnerów kierunków, w tym takie firmy jak Deloitte, BorgWarner, Interactive Vision, Brand24 czy PLL LOT. Wydłużyła się też lista międzynarodowych certyfikatów czołowych firm świata, które można zdobyć w trakcie studiów we FSIS. Powstały nowe dydaktyczne gry decyzyjne, witryna FSIS z otwartymi kursami edukacyjnymi. Uruchomiono także platformę edukacyjną Blackboard, dzięki której podczas pandemii możliwe było przejście na nauczanie zdalne w ciągu 48 godzin. Uczelnia jeszcze mocniej postawiła na międzynarodowość, oferując nowe kierunki i ścieżki anglojęzyczne. Dzięki temu studia we FSIS wybrało do tej pory ponad 7 tysięcy studentów pochodzących z blisko 50 państw świata. Podpisano w ostatnim czasie liczne porozumienia o współpracy między innymi z uczelniami z Chin, Wietnamu, Turcji, Indii, Zimbabwe i wieloma europejskimi. Coraz częściej w międzynarodowych zespołach pracują naukowcy z FSIS. Swoją pozycję umocniły wydawane przez uczelnie czasopisma naukowe, cyklicznie odbywały się konferencje poświęcone administracji publicznej, finansjalizacji oraz branżowa Internet Beta. Ogromny sukces odniosły cieszące się wielkim powodzeniem cykle wykładów i spotkań Wielkie Pytania w Nauce oraz W Labiryncie Świata. Na żywo i poprzez media przyciągnęły one już ponad 10-milionową publiczność. Pracownicy naukowi w SIS realizowali i wciąż prowadzą szereg projektów badawczych, w tym wiele o charakterze innowacyjnym i w kooperacji z biznesem, na przykład w ramach programu Dialog. Współpracę tę rozwijają Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Instytut Badań i Analiz Finansowych, Centrum Zaawansowanych Technologii Dydaktycznych czy Centrum Wdrożeniowo-Usługowe Wydziału Medycznego. Działające przy FSIS Akademickie Liceum Ogólnokształcące otrzymało tytuł Innowacyjnej Szkoły oraz Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji, a uczelnia zdobyła nagrodę specjalną za największy progres w innowacyjności kształcenia, wspieranie edukacji praktycznej i współpracę z firmami i instytucjami. Ponadto za współpracę z biznesem, jakość studiów i silny potencjał naukowy otrzymała akademickiego Oscara. W rankingach uczelnia stale jest w gronie najlepszych i najchętniej wybieranych przez kandydatów niepublicznych szkół wyższych w Polsce, a według badań blisko 90% studentów jest zadowolonych ze studiów. Ostatni rok akademicki 2020-2021 miał upłynąć pod znakiem licznych wydarzeń jubileuszowych, jednak realizację tego planu konsekwentnie komplikował koronawirus. Dla uczelni było to mobilizujące wyzwanie. Aby zapewnić najwyższą jakość nauczania zdalnego, zajęcia i inne spotkania online zostały przeniesione na nowoczesną platformę Cisco Webex i odbywały się bez zakłóceń. 8 marca, w 25. rocznicę utworzenia uczelni, w formie hybrydowej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu w SIS, podczas którego podjęto uchwałę jubileuszową i zaprezentowano multimedialną kronikę w SIS.
online odbyła się także współorganizowana przez uczelnię pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa imienia profesora Jana Winieckiego, kolejna Internet Beta, konferencja naukowa studentów Nauka i Pasja, otwarte wykłady z serii Przybij piątkę nauce oraz spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w ramach piątej edycji cyklu Wielkie pytania w nauce. Zdalnie studenci uczestniczyli w przeglądzie prac graficznych Deadline oraz prezentacji kół naukowych, które funkcjonowały na platformie internetowej. Mogli też skorzystać z wakacyjnych kursów online amerykańskiego Hartwick College, a uczestnicy programu Double Degree zyskali możliwość zdobycia drugiego dyplomu po rocznych studiach w tej placówce. Dzięki transmisjom internetowym odbył się konkurs w Sisma Talent oraz IQ Talk Show. Miniony rok akademicki przyniósł kolejne awanse pracowników naukowych. Tytuł profesora dla Marcina Kozaka, 3 habilitacje i 3 stopnie doktora. Naukowcy w SIS otrzymali też powołania do komitetów Polskiej Akademii Nauk i Centrum Edukacji Artystycznej. Realizowanych było ponad 20 projektów badawczo-rozwojowych i komercyjnych, a uczelnia otrzymała ponad milionowy grant z Podkarpackiego Centrum Innowacji. W jego ramach badane będą możliwości zastosowania koncepcji cyfrowych replik pracowników. Podjęte zostały też badania nad możliwościami wykorzystania w przemyśle kosmetycznym derenia i kwiatów malwy czarnej. Naukowcy w SIS uczestniczyli także w międzynarodowym projekcie badań nad rolą umiejętności miękkich w stymulowaniu przedsiębiorczości i podnoszeniu szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych. W ramach projektu Mocni Wiedzą otwarte kursy e-learningowe opracowano i udostępniono 3 unikatowe kursy, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatem. Ukazało się szereg publikacji pracowników naukowych oraz kolejne pozycje Copernicus Center Press. Jedna z nich otrzymała tytuł Mądrej Książki Roku. SIS nawiązała współpracę z koncernem TÜV Nord, studiem graficznym People Can Fly, wydawnictwem Ringier Axel Springer, norweską agencją pośrednictwa pracy Norint oraz polską izbą biznesową we Włoszech. Ponadto uczelnia ponownie została wybrana jako instytucja prowadząca w regionie punkt informacji europejskiej Europe Direct. Uruchomiono nowy kierunek, komunikacja cyfrowa, a ścieżka kształcenia finanse i rachunkowość otrzymała akredytację ACCA, Światowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Rewidentów. Studentom z Białorusi w ramach programu School of Leaders for Democracy przyznano kilkanaście specjalnych stypendiów, a dla wszystkich studentów podwyższone zostały stypendialne stawki. I tak minęło ćwierć wieku. Niby nie dużo, ale liczby robią wrażenie. 290 milionów przeznaczonych na rozwój bazy naukowej i stypendia, 252 miliony pozyskane na realizację projektów, 100 tysięcy wydanych międzynarodowych certyfikatów, 60 tysięcy absolwentów, 7 tysięcy studentów obcokrajowców, 450 umów z partnerami zagranicznymi, 350 konferencji i sympozjów, 130 tytułów i stopni naukowych, 55% przychodów spoza dydaktyki, 25 lat. Zaledwie jedno pokolenie. Ale jak jest energia, pomysł, wizja i ludzie oddani idei, to wystarczająco długo, żeby zbudować coś wyjątkowego, dobrego, przemyślanego i solidnego dla następnych pokoleń. Tutaj to wszystko było i jest, i tutaj się udało. Naprawdę.